Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Ace Attorney 3. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Widzicie, jesteśmy w chłodnych górach. Troszeczkę przystawię. Jesteśmy w chłodnych górach i przed nami Lary. Lary, z którym jeszcze nie skończyliśmy gadać, oczywiście, byliśmy w połowie. No i oczywiście jesteśmy Edgeworthem, warto zauważyć, nie jesteśmy Phoenixem. Phoenix leży w szpitalu, a my zajmujemy się śledztwem jako Edgeworth. I jako Edgeworth zaczniemy ten proces jako obrońca. No i podejrzewam, że to nie skończymy jako Edgeworth, aczkolwiek nawet jeden dzień procesowy będzie niesamowitym doświadczeniem, już jest niesamowitym doświadczeniem samo śledztwo. Zaczynajmy. Noc zbrodni. Lary, co robiłeś i gdzie byłeś w noc zbrodni? Lary? No co? Nie mów mi... Myślisz, że ja mogłem to zrobić? Co? Spadaj! Wracaj do tego swojego odrzutowca i złaś mi z oczu, ty dziwaku. Mam nadzieję, że twój samochód rozbije się i umrzesz. O nie. Może wiem, że to jest wszystko na żarty, ale pamiętajcie, nigdy nie mówcie tak ludziom. To jest... Nawet na żarty to jest giga słabe gadanie. Giga słabe gadanie. Zapytam jeszcze raz. W noc morderstwa, gdzie byłeś i co robiłeś? Ale podejrzewam... aż trzy zamki. Podejrzewam, że to nie jest związane z tym, że on zabił, tylko bardziej z tym, że on robił coś, co nie jest zbyt dobre. Nie wiem, czy coś potradał, czy z czymś się spotkał, czy co. Ach, tak jak spodziewałem. Psychozamki. Sorry, stary. No wiesz, nie pamiętam. Moja krótkotrwała pamięć jest w kiepskim stanie, stary. Wow. Ja mu prezentowałem wszystko, ile dobrze pamiętam, więc możemy teraz przenieść się do głównego korytarza. 8 lutego, świątynia Hazakura, główny korytarz. Hej, witamy! Jak się pani czuje? W porządku. No chyba. Kto to? Ja nazywam się Miles Edgeworth. Ohohoho! Przystojniaka z ciebie! Bardzo miło mi ciebie powitać. Jeżeli okoliczności byłyby tak tragiczne, mogłabym po prostu... Proszę, nie zwaj mnie chłopcem. Przepraszam, że sprawiam kłopoty, ale szukam kobiety w bikini. Edgeworth miał zadzwonić do starych, a dostał numer na telepizzę. Cóż, właśnie ją znalazłeś. Teraz, co mogę dla ciebie zrobić? Przepraszam, ale nie widzę żadnej bikini. Hahaha, jeżeli ładnie zapytasz, może dam ci zajrzeć, duży chłopcze. panie Edgeworth? To jest główna siostra zakonna, siostra bikini. Ona jest świadkiem. Dlaczego nie powiedziałaś mi tego wcześniej? To właśnie dlatego twoja pensja jest cały czas stracana, cięta, dewastowana, niwelowana. Mój brzuch już burczy w proteście. Więc... Co tam z moją ukochaną Iris? Albo Iris? Cóż, po pierwsze, chcę usłyszeć, co wiesz. Dobra, spadajmy tą komnatę jeszcze jako Edgeworth. Ta rzecz naprawdę rzuca ogromną obecność na cały pokój. To jest mniejsza Maratama. To cenna pamiątka, zawierająca wiele wielkich dusz. Ha? To jest mniejsza? A jak wygląda większa? Większa Maratama jest w głównym pokoju w posiadłości Fej. Miała być pokazana na wystawie skarbów Kurein. Ale była tak ogromna, że nie mogli jej przycisnąć przez drzwi. Okej, okay, ciekawostka. Są tutaj litery zapisane wszędzie na ścianach. Czuję, że miałbym tutaj straszny koszmar, gdybym tutaj spał. To jest nasz główny korytarz, więc jest chroniony wieloma zaklęciami i wisiorami. One wszystkie są po to, żeby złe moce nie weszły. Więc jeżeli spałbym w Woody Woody Budi Man,
Jeżeli bym tutaj spał, to Woody Man by mnie nie skrzywdził na wieczność? Okej. Czy ten koleś myśli o czymkolwiek poza jedzeniem i spaniem? No, myśli o Woody Manie, więc no. Ryszkartka? Jest tutaj poduszka w narożniku pokoju. Co to za biały kawałek papieru wystający spoza niej? Ciekawe. Sprawdzisz to dla mnie, detektywie Gumshoe? Tak, sir. Proszę bardzo, panie Dwarf. To wygląda jak stara koperta. Co jest, detektywie? To może być bardzo ważna wskazówka. Super specjalna wskazówka. Chyba powinienem przeczytać to sam. To wygląda na list zaadresowany do siostry Iris. Dzisiaj o 10:00 w Heavenly Hall. Chyba, że chcę, żeby twój sekret wyszedł na jaw. Ktoś ją zaszantażował. Ciekawe, czy tą osobą szantażującą była właśnie... Adresowany był do Iris? Ktoś mógł znać jej sekret, ale czy to ktoś z naszych bohaterów, takich najbliższych, których znamy? No na przykład wątpię, żeby to był Phoenix, ale z drugiej że strony, gdyby nie było napisane, że to jest do Iris, zastanawiam się, czy to nie jest jakiś sekret Alice, bo mi się wydaje, że ta Alice nie będzie teraz zero-jedynkowa, to nie będzie jakaś zwykła losowa babka. Ja myślę, że ona też jakiś sekret miała, tylko no, że zabrała go do grobu, niestety. To brzmi jak list z szantażem, okej? Okay? List do Iris znaleziony w głównym korytarzu. Może ona go upuściła? Nieźle panujecie, panie Edgeworth. Dlaczego ja nie mogę też znajdować wskazówek? No, ten list był strasznie przeschowany. Jesteś ultra ważnym prokuratorem. Super duper prokuratorem. Cóż. Chyba trzeba być super duper głupim, żeby przygapić taką wskazówkę. Ale niemiły. O! To podżywany, ocieplana, takie posłanie dla kota, chyba cardboard, to jest takie coś. Ale gdzie są koty? To się nazywa hibachi. Jest do podżywania pokoju. O, zobacz na te wszystkie starożytne frisbee ze słomy. To są za butony. Poduszki nazywane enza. To są typy za butonów. Dlaczego mi jest tak mi ciężko, he, panie Edgeworth? Dlaczego? Ponieważ uczysz się czegoś nowego, co może być dobrą rzeczą dla ciebie, detektywie. Piękne. Jest tutaj ołtarz z gigantyczną maratamą, wystawioną na nim. Jest tutaj dużo świeczek. Wiesz, nie miałem urodzin od jakiegoś czasu. Może powinieneś zmuchnąć te świeczki, żeby to odrobić. Panie Edgeworth? Zaśpiewa mi pan Happy Birthday, czyli wszystkiego najlepszego? Przestańcie! Proszę przestać! Proszę nie zdmuchiwać świeczek z ołtarza! Czemu? Ale pani jest! Okej, zaprezentujmy jej dowody, na początku od znaka. Co do tego? Zobaczmy. Cóż, jak może wiecie, żeby zacząć rzeczywistość taką, jaką jest, tak bardzo łamiemy nasze przywiązania do bardziej materialnego świata. Ja można mnie nazwać niematerialną dziewczyną. Ona żyje w niematerialnym świecie, co panie Edgeworth? A, czyli to było takie chyba... Byle co? To jedna z magatam klanu Fey. To bezcenny skarb masz tutaj. Wow, jestem pod wrażeniem, sir. Nigdy nie przestajesz mnie zadziwiać. Tak. Chociaż na tacie nie wyglądasz, widać, że jesteś fanem okultyzmu. Przepraszam? Och, oczywiście, ten kawałek nie może być prawdziwy, ale masz taką ładną replikę. To jasne, że jesteś wielkim fanem tradycji Turein. Wow, jestem pod wrażeniem, sir. Nigdy nie przestałeś mnie zadziwiać. Powinienem wiedzieć bardziej, żeby pokazać tą rzecz, okej? Okay. To tutaj ma zwój.
A, cóż, cóż, cóż. Co ty znalazłeś? To jest mistrzyni techniki przywołania Kurei, mistyczna Misty Fay. No ona jest strasznie podobna do tej, kurde, Elis. W sensie, no wiadomo, Alice miała trochę inną fryzurę, ale fryzurę można przecież zmienić. No nie wiem. Fej. Minęło już 20 lat, odkąd mistyczna Misty zniknęła. Wygląda na to, że... ona chciała przekazać tytuł mistrzostki swojej córce. A kim jest ta córka? Cóż, ja również jestem częścią gałęzi rodu klanu Fej. O, proszę. Ale nawet ja nie wiem takich informacji dotyczących głównej rodziny. Dobra, kaptur. Cóż, cóż, cóż. Toć to kaptur chroniąc przed demonami. A Creechy są bardzo podatni na opętania przez złe duchy, wiecie? A to zawsze nosi się dla ochrony. O, rozumiem. Na co czekasz? Nie dostajesz żadnej ochrony, po prostu trzymając go, wiesz? Nakładaj! Nie, nie mogę. Ja po prostu... Ha, 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 ho, 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 ho. Jakby został zrobiony dla ciebie, panie Edgeworth. Co masz przez na myśli, detektywie? Ktoś tu zostanie drugi raz już dzisiaj ograbiony z pensji. Wygląda całkowicie bajecznie. Musicie po prostu przez jakiś czas... rumieć? To jest jakieś boskie retribution? Co to jest retribution? Wykrywasz to słowo. Jakieś zbawienie? Nie zbawienie. Zemsta? Zemsta, odpłata. O, to bardziej znam jak odpłata. Czy to jest boska... no, powiedzmy, że zemsta. Mapa? Co tego? Okej, to jest typowe. Oj. Patrzcie, że w ogóle z mapy zniknął cały most, bo się spalił. To jest ciekawe. O to zapytajmy? Co do tego zdjęcia? O, proszę bardzo. Wyglądam tak... totalnie Etsy. Nie sądzisz? To tak, absolutnie. Aż do niedawna unikaliśmy... pojawiają się w takich magazynach, ale tym razem mamy swoje powody. Czyżby? Na przykład? Ha, 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 ha. Cóż, czemu zaprzeczać światu? Zabierać światu widok takiej pięknej twarzy? Zdjęcie Alice? Och. Jak tak okropna rzecz mogła się wydarzyć? To wszystko moja wina. Proszę dać spokój. Nie musi pani być... Ciszej! Co chcecie wiedzieć? O, jesteś straszna. Z tym głupim... Cieniem o piątej? Kwiat... I starym głupim płaszczem? Proszę, to nie ty zniknąłeś, ej. Dlaczego ona musi wyżywać się na mnie? I złość wydaje się być trochę taka wytworzona. Okej. Prognoza pogody. Zobaczyłem, że za dużo mnie powie na ten temat. Oj. No i mam notatkę. Czy wiesz cokolwiek o tej starej, o tym starym zwiniętym liście? Czy jest adresowany do Iris? Tak, jest napisane do Iris. Nie wierzę w to. Ta dziewczyna... nie ma przede mną żadnych sekretów. Więc siostra Bikini nie wiedziała o niczym. Chyba miała nie mieć żadnych sekretów. A coś o samej Iris nam powie? Powiedziała pani, że poszła z Mają do sali treningowej w wewnętrznej świątyni zeszłej nocy. Czy widziała pani Iris, kiedy...
you happen to see? Czy udało ci się zobaczyć Iris, kiedy tam byłaś? Oczywiście, że ją widziałam. Powiedziałem jej, żeby spotkać się po zadzwonieniu tym dzwonem chyba. To meet us. Spotkała się potem po zadzwonieniu dzwonem o 10. Czy o 22. Więc Iris tutaj przyszła do wewnętrznej świątyni? Oczywiście, że przyszła. Iris zawsze była dobrą i posłuszną dziewczyną. Potem... Iris... pomogła... mistycznej Mai rozpocząć jej treningi. Ale to nie pasuje do historii Iris. Ona powiedziała, że nigdy nie była w wewnętrznej świątyni. Już tutaj na takim poziomie kręci. Jak mawiają, fabuła się zagęszcza. Okej, okay, no to pogadajmy z nią teraz. Noc zbrodni. Po pierwsze, chciałbym zapytać o zeszłą noc. Cóż, zeszła noc. Mieliśmy akolitkę tutaj na treningu. Po kolacji dwójka z nas poszła do sal treningowych wewnętrznej świątyni. Ona musi mówić o Mai. O której to około było? Ja to było około 9. Kiedy stąd wyszliśmy. Trening trwał przez całą noc. Był niesamowicie wykańczający. Dojo przywołań... Główna zagranica dojo przywołań musi być zawsze, żeby obserwować. Wow, masz rację. To brzmi wyczerpujące. No trochę brzmi. Detektywie, to nie jest czas na pochlebstwa. Przepraszam. Nie ma czasu na podryw, stary. O tej samej godzinie, około 11. Byłaś świadkiem incydentu, do jakiego doszło na podwórzu. Ale twoim obowiązkiem było... Twój obowiązek był w Inner Temple, czyli w tej wewnętrznej świątyni. Dlaczego tutaj wróciłaś? To jak się na mnie patrzysz... Zaczęłam mieć ciarki. Ha, ha, ha. Sam zaczęłam mieć ciarki, ale z zupełnie innego powodu. Oho! Dostanie ciarek jest dosyć łatwe, prawda, panie Edgeworth? Co widziałaś? Okej, więc chciałbym, żebyś powiedziała mi dokładnie, co widziałaś na podwórzu. To musiało być jakoś po 23. O, nie! Nie mogę powiedzieć. To zbyt wiele dla mojego biednego serca. Ej, uspokój się, paniusiu. Puszczaj mój krawat. Widziałam dwójkę ludzi. Jedna leżała na ziemi, a druga dźgała ją w plecy mieczem. Czy widziałaś przestępczynię na własne oczy? Nie chciałam w to wierzyć, w to co widzę, ale to była Iris. Wow, w sensie... Jestem ciekawy, bo dowiadujemy się o tym na samym starcie, co wręcz aż krzyczy, że to raczej nie będzie to. Ale jeżeli nie to, to co? Musiałaś być w szoku. Oczywiście, że była. Spróbuj, no postawić się w jej sytuacji. To jakbyś dźgnął pana Wrighta na środku sali sądowej. A ja bym to widział z miejsca, gdzie stoją świadkowie. Też byłbym zszokowany. Wiem, że to brzmi szalenie. No, it sounds insane, but... Ale to usłyszałam, po prostu. Kiedy w końcu zdałam sobie sprawę, co widziałam, krzyknęłam i wtedy zemdlałam. Niestety, dla nas, jej zeznanie wydało się być całkiem solidne. Ale... pomysł Iris, robiąca takie... rzeczy wydało się być nienaturalne. Nienaturalne? Dziewczyny, które znam, nie są po prostu gotowe na takie wygłupy. Chciałeś, co ona ma na myśli? Dlaczego wróciłaś? Jako główna zakonnica, to twój obowiązek, żeby być zakonnikami przez cały dzień, prawda? Tak, zgadza się.
Wiem, że może wyglądam na twardą, ale prawda jest taka, że mam straszne bóle pleców. Straszne bóle pleców? Tak. Szczególnie bolą w zimę. Tak bardzo, że nie mogę nawet podnieść wiaderka. Pamiętacie, jak zimno było w zeszłej nocy? Mój ból pleców, moje plecy były takie zesztywniałe, jakby przyjechał... Ja co? My bad, bad. Były takie sztywne jak lodowe, zamrożone szkło? Chciałem się po prostu wykąpać na ciepło, żeby... Tu jest swój... Żeby mi plecy nie bolały. Wtedy wróciłem do main hallu. Więc odeszłaś i zostawiłaś swoją uczennicę, czy tam jakąś ich odpowiedniczkę, nie wiem, adeptkę, całkowicie samą. Nie bądź śmieszny, nigdy bym to nie zrobiła, dlatego... przesunęłam Iris do wewnętrznej świątyni po tym, jak... Po tym, jak ona... zadzwoniła w dzwon na zgaśnięte światła. Tak, ale ona nigdy nie doszła... Nigdy nie była w samej Inner Temple. Prawda? Więc... Czy ta główna zakonnica właściwie widziała tam Iris? Myślę, że byłoby lepiej, żebym zdobył więcej szczegółów. Akolitka. Więc kim jest akolita, który trenował w Inner Temple? Nazywa się Maya Fey. Traktowałam ją bardzo kiepsko i bardzo się to wstydzę. Ale po tym, co ona przeszła przez problemy z zapisaniem się na specjalny kurs... Specjalny kurs? To sesje treningowe, gdzie siedzisz na bloku spirytualnego lodu i... Jakby chant to jest tak... Czekajcie, muszę zacząć to słowo. Już je sprawdzałem kiedyś w przedniej serii. Intonujesz, śpiewasz, no śpiewasz chyba może być. I to 30 tysięcy razy. Chwila. 30 tysięcy razy? Ale wow. Te treningi są takie, że nie dziwię się, że wszystkie chłopy pouciekały z tych klimatów. Nie mów, że ona cały czas to robi w tej świątyni. Nie, oczywiście, że nie. I musisz się martwić o nią trochę. Do świętocy wciąż... Nie zaczęliśmy jeszcze sesji treningowych. Cóż, dobrze słyszeć? O! Boże. Zapomniałam wam powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Oho. A nie podoba mi się dźwięk tego. Znacie tą małą dziewczynkę? Wierzę, że ona jest młodszą siostrzyczką mistycznej Mai. Maja ma młodszą... ma młodszą siostrę? O, masz na myśli małą perełkę. To jest jej kuzynka. Małą perełkę? Myślałam, że ona idzie odwiedzić mistyczną Elis. Potem jak skończyliśmy... Dinner... Who's going to... No, żona odwiedzi po prostu Elis po tym, jak skończymy. Sprzątanie. Ale nie widziałam jej. Więc... W ogóle jej nie widziałam. Od późnej zeszłej nocy. Nic nie udało się jej znaleźć. Masz na myśli, że ona była z ofiarą? To kupia mojego... To wina mojego głupiego, trzeszczących starych pleców. Mała dziewczynka, która była ofiarą w noc morderstwa. Wilger, głos. No, zniknęła po prostu. I jak mawiają, fabuła się zaręszcza. Okej, okay, no i co, przydałem wszystko. Czy mamy być nowe miejsce, w którym jeszcze nie byłem? Muszę ci bardzo zapiszę sobie. Dobra, mów. Podwórze. 8 lutego, świątynia Hazakura, podwórze. I tutaj morderstwo miało miejsce, ser.
Poza usunięciem ciała zrobiliśmy wszystko tak, jak było, zostawiliśmy. Dziękuję, detektywie. Rozejrzę się. Ja, policja, wciąż bada. O tak, swoją drogą? Myślałem, że lepiej zapytam, żeby być pewnym. Jesteś pewien, że chcesz pilnować tej zakonnicy Iris na jutrzejszym procesie? Tak, jestem. Daj mi słowo i teraz muszę... I must follow through. No muszę jakby oddać się mojemu commitment, takiemu oddaniu. Grupy, trochę masło maślane, ale po polsku ja też nie mam pomysłu na inne tłumaczenie lepsze. Cóż, w takim wypadku muszę być ostrożny. Muszę upewnić się, że nie zlikuję, czy jakby nie przekażę dalej, nie zrobię wycieku wszystkich danych z poprzednich śledztw. Nie martw się, detektywie. Po prostu miej zamknięte usta, a reszta przyjdzie sama. Rozumiem, sir. I will make sure it flows. Co znaczy flows out? Chyba, że jakoś się wybije. Flows out? Wypłynie? No to, że po prostu chyba się wybije. Tak jak woda z... ranu? Tak, zrób to, detektywie. Jak wiele... twój... poobcierany strój zlikował przez te lata. Okej, okay, możemy się trochę rozejrzeć, przynajmniej zacząć się rozglądać. To jest latarnia, chyba świeci w nocy. Jest coś elegancko w świetle ognia. Na końcu każdego miesiąca zawsze relaksuje się w moim pokoju przy świetle świec. Detektywie. Nie stać się nawet na prąd? Skąd wiedziałeś? Boże, jak mi to jest szkoda. Nie wiem, czy też tak macie, ale naprawdę. Wiem, że to jest taka właściwa mordeczka, a mu tak bardzo to życie nie oddaje. Co to? Wygląda jak jakiś kostur. To należało do ofiary, pani Alice. Nie ma w tym nic dziwnego ani magicznego. O tak. Słuchaj, to powiedz z nami, okej, sir? Tak? O co chodzi? To bardzo ściśle tajne. Nie mów o tym nikomu. Okej? Okay. Prawda jest taka, że kiedy byłem dzieckiem, chciałem być czarodziejem. To tyle? To chciałeś mi powiedzieć? To tyle, no to tyle. Ta laska została zrobiona z bardzo silnego rodzaju drewna. A co z odciskami? Czy były jakieś? Tylko ofiary. Okej, czyli morderca albo nie dotykał, albo robił to umiejętnie. Laska ofiary, noszona przez Alice, kiedy wciąż żyła. Ma jej odciski palców na tym i tylko jej. To jest ciekawe. Okej. O, uwielbiam narciarstwo. Naprawdę? Nie wydajesz się być typem, który to lubi. A co z saneczkarstwem? To chyba my spytaliśmy. Co z saneczkarstwem? Saneczki? Nie. To zbyt dziecięce, wiesz? W sumie taki mój... taki mój imidż, no, jakiś. Co za cisza, panie Edgeworth? Czy świat zaczyna szaleć? On już dawno oszalał, kolego. Już dawno. Jest drabina. Główna brama musi być za tą kamienną ścianą. O, kamienne ściany. Sporo ich przekroczyłem w moim życiu. Większość z nich to dobre wspomnienia, ale nie wszystko. Detektywie, prawdopodobnie ktoś powinien przedstawić ci koncept Pow City of Words, to chyba takiego wpływu słów. Niedostatku słów. Ale niemiło.
Dobra, zostałam posążek, ale ten posążek już zrobiłem w kolejnym odcinku, bo wydaje się być ważny, tutaj na dole jesteś odłupane i tak dalej. Wybaczcie za taki chaotyczny odcinek, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Od kolejnych odcinków już powinien dużo lepiej, po prostu tutaj wypadły, musiałem nagrywać o dosyć późnej porze. I przyznaję, że ciężej się po prostu tłumaczy, ale mam nadzieję, że nie zepsuło wam to takiego ogólnego doświadczenia. Czy robi się ciekawie? Fajnie wygląda całe te podwórze, siostra Bikini też parę ciekawych rzeczy powiedziała, no nasza lista dowodów powoli rośnie, daliśmy ten list, myślę, że będzie naprawdę ciekawie. Na ten moment jednak dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam do opisu, gdzie macie linki do moich mediów społecznościowych, koniecznie wpadajcie w moje streamy, streamuję właśnie codziennie od 17, link do Twitcha macie w opisie, jeżeli nie znacie platformy, to polecam, bardzo fajna, robię tam content od lat i jest naprawdę spoko. Także to wszystko z mojej strony, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.